Nagram sobie do Minecraft Zagara, teraz gram dzisiaj same Sonem. I pierwszą rzeczą, którą dostaję, to jest HP up. No mi się akurat przyda, powiem szczerze. On im więcej oberwie na danym piętrze, tym lepiej. Więc fajnie by było oberwać tutaj bardzo dużo. I więcej te Solharciki. Myślę, że to akurat spoko. Czy jeszcze mogę? Jeszcze mogę, o, proszę bardzo. 5,50 to jest chyba maksimum, które mogę osiągnąć. Blanket. Glass Eye, Blanket to jest potężne rzeczy. Bardzo się cieszę. No ja z takim damage'em to już jestem tak zwanym koksiurem. Przy okazji ściszyłem troszeczkę grę, więc nie powinno być jakiegoś większego problemu z dźwiękiem. Znaczy wcześniej też nie było, uważam, ale ściszenie spowoduje, że na pewno... nie wiem co spowoduje, wiem, że troszeczkę będzie ciszej na pewno i będzie łatwiej może oglądać niektórym, może chętniej. Oj, witajcie, kupcie. Ja tutaj was pokoram. Powinienem najpierw rozwalić te kupy, które były na starcie pokoju, przynajmniej tą kupę, w której mamy muchę latającą, bo ona jest już problematyczna. Jak nią przypadkiem padnę, to będzie mi smutno. Potrzebuję 7 coinów na pewno na Glass Eye, 15 na Blanket i potrzebowałbym klucz, czyli razem potrzebuję 27 coinów, jeżeli się nie mylę. To jest chyba nie do zrobienia na tym poziomie. O, ja tracę w ogóle życie. Bardzo mi się nie podoba ten fakt. Może sobie z nimi poradzę. Ojojoj, bardzo źle, nie podoba mi się to. Jest tragicznie, bym powiedział. Mam 1,5 serca, bo całe straciłem, nie mam czym się podleczyć, niestety. Co z tego, że ten piętro zrobię łatwo, skoro się i tak wywalę zaraz. Ustawię sobie jeszcze mikrofon troszeczkę lepiej. Ja ci muszę ten statyw w końcu kupić, bo normalnie padnę. Kupmy na razie klucz i Glass Eye, bo to damage up zawsze jest. 10-80 damage'a, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy... Lost Fly nie jest jakimś bardzo przydatnym przedmiotem, ale wezmę. Przemiana w muchę jest ciekawym aspektem gry. Czy ja dostanę 15 coinów? Nie ma opcji, żebym dostał teraz 15 coinów, niestety. Co oznacza, że raczej z naszym Blanketem możemy się pożegnać. Tam nie wiem, czemu wy atakujecie tego gościa. Panowie. Larry Junior. Co ty tu robisz, Larry Junior? O, nie żyje. Na pewno nie żyje. A mam za mało monet. No, mam dyszkę. No trudno. Takie życie, bijemy bossa, sprawdzamy Monstro. Otorro, jak to niektórzy go nazywają. Ale u nas to jest zwykła głowa nic nie znacząca, bo oberwać na Monstro to jest jak oberwać na Larry Juniorze albo Pinie. Po prostu już się nie da. Chyba że jest się tragicznym w danym dniu grania. Fajsak. Na przykład ja tak mam. Czasami jestem tragiczny. Dobra, jeden leży, drugi prawie też. W ogóle muszę się pochwalić. Wczoraj, wczoraj jak to nagrywam, o, tą stronę. Wczoraj jak to nagrywam, zainstalowałem sobie klienta Riota, czyli League of Legends. I to tylko dlatego, że zostałem namówiony do tego. Ale poniekąd też chciałem znowu zagrać. I powiem szczerze, tak mi się dobrze grało, ale tak tragiczny skład miałem, że to jest po prostu szok i niedowierzanie. Mamy klucz, mamy pół serca za klucz, mamy serce tutaj. Mój damage się zmniejszył niestety, no ale do przeżycia, możemy parę razy oberwać. Klucz biorę, otwieramy sobie przejścia oba i dostajemy tak, bardzo tragiczną rzecz i Maru, który jest... Okej, Maru jest spoko. Tylko, że ja taką ścianę sercem muszę stracić. To jest ten problem. Dobra, lecimy sobie. Ile oberwę, tyle oberwę. A jeżeli nie oberwę, to nie oberwę, proste i logiczne. O, w ogóle jakie łaskawe piętro. Dostaję ciągle jakieś łatwe pokoiki. Znaczy łatwe te fale. Z nic nieznaczącymi przeciwnikami. Tym razem ci uciekają, tam ci stali przynajmniej w miejscu. Na razie nie jest źle, póki nie oberwę. A oberwać mogę, nawet chciałbym. Bo tak jak już mówiłem, ta postać działa na damage'u z utraconym życiem. Z utraconego życia bardziej w tą stronę. Tylko nie chciałbym stracić za bardzo mojego kościanego serduszka. I co ja mam w tym przypadku zrobić? Mamy kilka opcji. Stracić te serce, albo stracić te serce, ewentualnie jakimś cudem je odzyskać, ale nic nie bijąc. No, każda opcja jest możliwa. Postaramy się go oczywiście nie tracić. Myślę, że to jest najważniejsze teraz w naszej rozgrywce. I już straciłem pół serca. I która to jest fala? 8 fala. Czyli ostatnio nam przed nami. Dobra, no to tracę teraz serduszko. Tak jak mówiłem, wiedziałem, że stracę, po prostu wiedziałem to. No teraz nic mnie nie trzyma z faktem, że, no jak to się nazywa, mogę je stracić, znaczy straciłem serce, więc no już mogę tracić cały czas serca. To nawet mi się podoba, bo więcej będę mieć damage'a na danym piętrze. Szkoda, że akurat pod koniec w zasadzie piętra już straciłem te życia. Wolałbym sobie je zachować na kolejne pięterko. Ale nie straciłem nadal żadnego serduszka, więc nie muszę się nawet leczyć jakoś bardzo. Dobra, po co ja się odzywam? Po co ja się w ogóle udzielam w tym momencie? No wiedziałem, nie wiem, te szkielety, one się respią i autoatak leci. Jest tak bezsensowne, proszę to naprawić. Nie bij mnie, bo ja nie chcę tutaj być. Nic na razie nie chcę ze sklepu. Wow, fistula, ty jesteś piękna po prostu. Dzięki, że mnie trafiłaś. Ja mam damage'a, mam chyba maksymalny damage, jaki mogę oberwać. Nawet git. Czy oni padają na strzała? Tak, oni padają na strzała, czyli mam bardzo duży damage. I znowu jestem na etapie pół serca, co ciekawe. O nie, ja myślałem, że to do góry poleciałaś, a ty za muchą moją latasz. Nie rób mi tak, przyjacielu, ty mój. Ja muszę pamiętać, że jak ta mucha jest blisko, to oni za nią będą latać, no. Nie, no ja zdycham. Bo przecież to jest niemożliwe, że ja tu zdechnę. Dobra, on zginął. W tej sytuacji, w której jestem, muszę iść do sklepu i kupić jakieś życie. To jest fajne. Ręcz up, shot, speed up. Nawet bym kupił może. Dla karty dostanę. Okej. Nie najlepiej, nie najgorzej. Czy mieliśmy bombę jakąś w sklepie? Niestety. Czyli nie rozwalimy aniołka. Szkoda. Ale możemy iść atakować. Standardowo. Pierw ubiję naszego Larry'ego Juniora, który sam zginął, bo leciał za moją muchą. Nie, no ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja nie rozumiem po prostu. Czemu ten czubi leci za muchą? czemu ty nie mnie atakujesz? I mamy Juicysa, ten, Juice, Juicysak, nie wiem czemu chciałem powiedzieć Juicysak. Jasne, Dimiecia, Pręcza, spoko, przedmiot. Ciebie nie zepsuję niestety, a szkoda. I mogę iść na kolejne piętro. No bo i tak tu już więcej nic nie zrobię. Nic nie wypadło, nic niestety. Lecimy dalej. Chciałbym dostać na przykład, nie 99 bomb, to by było spoko. Spoko też by było 99 kluczy. Tears Up, kozacki. O, musiałem sobie zrobić dosłownie krótką przerwę. Z tego co widzę, to mamy dwie rzeczy, które są kozackie, czyli Pandora Boxa i... Tylko, że Pandora Box chyba nic mi nie da za dużo. 20 monet. No okej, 5 się zwróci zawsze, to nie głupie, nie głupie. To jest kozackie na niego. I Tears Up. Dobra, podoba mi się ten ranik już teraz. Potrzebuję pokonać tą falę. A później... O, już straciłem życie. Świetnie. Ja coś czuję, że ja tu się wywalam. Oj, to jest totalnie się wywalam tutaj. Potrzebuję pokonać te 9 fal. Po czym kupić sobie Tears Upa i kupić sobie... Najpierw kupić Pandora Box, później Tears Upa, bo oczywiście bardziej mi się to przyda w tą stronę. O, ja się kręcę. Dobra, ci strzelający jeszcze do przeżycia, ale ci co mnie gonią, źle się odbiją i jestem w kropce. Więc chciałbym nie zdechnąć przypadkiem. Dobra, tamten przypadkiem też zginął. Daj mi pół mapy wybucha. Co wy robicie to, panowie? Co wy to, panowie, robicie? I mamy Brimstone Babyki. Dobra, oni strzelają w ogóle w złą stronę, panowie. Panowie, obudźcie się. Dobra. Gorzej, że on się zrespi jeszcze raz. O, cię kulica. Dobra, ty leżysz, ty też leżysz. Byleby przetrwać tak naprawdę, nic więcej mnie nie interesuje jak przetrwanie w tej chwili. Mamy 9. falę, to jest ostatnia, dobra, ej, przetrwałem. Ale kozak, dobra, jestem potem wojownikiem, w ogóle wiatrak mi się obrócił, czemu mi się wiatrak obrócił? Miał na mnie wiać. No miał na mnie wiać, co tu się dzieje? Bierzemy tak, Pandora Boxa, jak najbardziej, używamy go od razu. 20 monetek. Mister Mi byłby spoko. Weźmy sobie Tears Upa, od razu kupmy. Mamy kolejnego Tears Upa, tylko ja bym chyba sobie dokupił życie. Tak, jak najbardziej dokupiłbym sobie życia. Co najmniej z 2 serca. Mogę się w ogóle całkowicie wyleczyć, nie chcę tego robić, ale mógłbym. Blood Razor wezmę. I przydałoby mi się, żeby bardzo dużo teraz HP-upów dostać, tak do maksimum. I coś, co by mnie leczyło, jakiś old bandaż, placenta. I byłbym zadowolony. No to by były kozackie przedmioty, wydaje mi się. On dalej za to muchą leci, co ciekawe, już nie. Mamy Big Horna. Ej, co to za mały gremlin się zrespiony tu został? Kto go zrespił? Ty go respisz, Big Horn? Co ty robisz w ogóle? Mamy 2 Tears Upy, co jest kozackie, mogłem mieć więcej. Gdybym wziął jeszcze Cotton Wire Coat, tak? Dobrze kojarzę nazwę? Tak mi się wydaje. A nie jestem tego pewna akurat tej nazwy. Ale tak chyba się nazywa. O, ten bombami rzuca. Byleby mnie nie zrespił żadnego szkieleta, który randomowo mnie jakimś cudem trafi. Czy jest szansa, żebym dostał Angel Room? Bo zależałoby mi na nim poniekąd. Ale chyba nie będę miał. Mam 50% szansy, nie mam jak podbustować sobie tego za bardzo. Dobra, kolejna fala, ostatni bossik. No, oczywiście, że to musiała być Carrion Queen, no bo co innego mogło się zrespić. Jak nie Carrion Queen. Ja nawet nie mam bomb, żeby go ubić. Dobrze, że on respi te serca, które też go biją. Pamiętajcie, jeżeli macie Carrion Queen na czerwonej fazie, to te serca też mu zabierają życia. Niedużo, ale jeżeli nie umiecie trafić, bo to jest kurzona wersja, jeżeli nie umiecie trafić w jego tyłeczek, to serduszka wystarczą. No i przy okazji, jak on respi te serca, to jest taki sekundowy delay, przy którym można go strzelać. On troszeczkę pogoni ten muchę. Ojejciu, dobrze, że mi się mucha zrespiła w zasadzie. Tylko żeby nie stwierdzić, żeby odwrócić się i leci w moją stronę. Dobra, dalej mucha, dalej. Dalej twardo za tą muchą leci, no. Co za hop. I dostaliśmy Angel Room, kozak. Mamy bardzo fajne rzeczy, Tears Upy. 2 Tears Upy w zasadzie. Allows Angel Rooms to spawn even after taking a Devil Deal. Nawet po otrzymaniu obrażeń. Okej. Act of Contraction i Rosary. No wezmę Act of Contraction chyba. Mam maksymalne Tearsy w tej sytuacji, w której jestem. I stąd już nic nie kupię niestety. A i tak nie mam tańszego klucza, więc i tak nie opłaca mi się za bardzo tutaj kupować. 13 monet. Mam bombę. Tą bombę kupię. Nawet, bo które jest piętro? Dangdersy. Z 2 mogę kupić. Mogę złożyć ten klucz jeszcze, anielski. Albo użyć na przykład bomby tutaj jednej, bomby tutaj drugiej. I dostać Solharta. O, kozak. I tak na bombę mi jeszcze jedną stać. Ale podziękuję sobie z tą bombą. Myślałem, że kurczę użycie na Angel Roomie, ale w zasadzie nie jest mi to jakoś bardzo wymagane. A tutaj szkoda, nie dostałem. Ale mam bombę też. To fajnie. Aris, speeda daje. HP up, to mi się podoba. Czemu oni lecieli za muchą? I tutaj mogę zrobić tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 potrzebuję, żeby się całkowicie zboostować. No dlatego mówiłem, że ten przedmiot akurat jest kozacki na nim. To są poczwórne. Nie ogarnąłem nawet. Nie ogarnąłem, że to jest poczwórne. Straciłem pół Solharta. Ten Solhurt mi się bardzo przydał. Nie no, z takimi tircami, z takim fajnym damage'em to spoko. Byleby na ostatniego bossa się podlecieć maksymalnie. I zacząć go bić, żeby gdzieś tam obrywając się jeszcze zboostować damage'em. To już w ogóle będzie. Dobra, wszystko. O nie, ta krew tu została, nie zauważyłem jej. Nienawidzę takich pokoi, jak krew zostaje, bo kurczę nie widać tej krwi. Dobra, coś żyje jeszcze. A ten żyje tutaj. Nie, bo mi te... Wiedziałem. Dobra, leżą wszyscy. Zostali tylko strzelający. A nie, tu jeszcze jakaś głowa lata. Nie, ja nie mam za dużo życia. I właśnie jestem na strzała od tych potężniejszych. I żebym w kupę nie wlazł. Idę się podleczyć. I chcę się podleczyć. Klucza nie potrzebuję. Potrzebuję życie i bombę. Nie mam nic ciekawego w sklepie, więc wyleczmy się jak się tylko da. Zużyłem wszystkie moje 15 monet. Kozacko. Pierwszy minibossik, jakim jest Dingle. Wersja czerwona. Bardzo nie lubię wersji czerwonej. Tylko dlatego, że respi te swoje czerwone kupy, a one są problematyczne. One są problematyczne z późniejszymi bossami. On zdążył dwie z respów po drodze. Monstro, razy dwa. Znaczy druga wersja Monstra. No ty strzelasz tym Brimstone'em, czy co ty robisz? Kochaniutki ty mój. Dobra, ostatni bossik jest... Fred razy dwa. Fredik razy dwa nie jest fajny. Szczególnie w takim pokoju. W takim pokoju jest tragiczne. Ubijmy najpierw jednego. Ojojoj, nie fajnie. Dobra, jeden leży. Tutaj... obawiam się tych kurczy, co są zrespieni bardziej niż jego. Tych pocisków staje się tutaj za dużo. Uspokójmy się wszyscy. Dobra, większość leży. No oczywiście, że muszę tym kwasem plunąć. Czy jak tak stoję, to go biję? Nie. Muszę stać dosłownie naprzeciwko niego. Ma jakieś bardzo małe hitboxy ten boss, powiem szczerze. O, no dobra, już myślałem, że mogę go bić. Wszedłbym. Wlazłbym. Ale boję się, że nie dostanę Angel Roomu później, a to by mi się bardzo przydało. Dlatego, idziemy sobie na kolejne piętro. Bomby mogę kupić, albo klucz. Mogę kupić albo bombę, albo klucz. Kupię bombę, bo czemu nie? I dostaniemy coś ciekawego. Oby klucz i jakąś monetkę. O, możemy iść po kolejną bombę. Klucz mam, więc będę w stanie na kolejnym piętrze sobie poradzić jakkolwiek. A stąd dostajemy dużo monet. Fajnie, dobra, to nawet jakbym przez przypadek otworzył, to by dało radę. Herbatkę sobie popijam. Przy okazji możecie w komentarzach napisać, co ciekawego wy popijacie sobie. Bądź co ciekawego podjadacie podczas oglądania odcinków. A my tu mamy tak. Mamy bardzo fajną skrzynię, której nie otworzę, bo akurat na tym piętrze nie trafiła się żadna bomba. Nie fajnie. Powiem szczerze, że nie fajnie. Użyjmy sobie do 6. Jest maksimum. Tu się jeszcze mogę podleczyć. No i dobra, no co mam innego zrobić? Tirsy maksymalne, więc jest git. Panowie niewidzialni. Nie lecą za mną, polecieli za muchą. Śmieszne. Dobra, jeden leży, drugi leży, tu jeszcze dwóch pewnie jest. Wiedziałem. Wiedziałem. Nie widzicie mnie. Pomimo tego, że naprawdę mam fajny damage, to ten damage jest zbyt mały, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. Bo damage 10 na samego gridiera z tirsami 5 to nie jest dużo, powiem szczerze. To jest w sumie bardzo mało. Będę bardzo dużo obrywać. Mam przeciwników, których nie widzę jeszcze. Nie lecą za mną, o tyle dobrze. Leżysz? Dobra, jeden leży. Jeden z 4. Możecie lecieć za muchą? Nie, nie będziecie lecieć za muchą. Za blisko stałem was. Oni zazwyczaj lecą z tych najbliższych. Oj, poleć za muchą, co byku? Weź leć za nim. Dzięki. Głupki. A to głupki są. Dobra, odpalamy kolejną falę. Oczywiście, że musiał być monstro. Nie dość, że monstro wkurzony, to jeszcze z czaszkami. Z czaszkami, których nie jestem w stanie w żaden sposób ubić. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Strzelaj tym Brimstone'em. Te czaszki są problematyczne. Co za Brimstone poleciał? Jeździec bez głowy! Znaczy ten! Apokalipsan! Zdycham! Dlaczego się trafił monstro? Co ja tej grze zrobiłem? Miałem fajne przedmioty. Wire Cotton, Hanger, Coat Hanger, a ja myślałem, że to jest White Coat. Ty teraz sobie nie przypomnę, jak się miałem na myśli. Dobra, tu mogę wejść. Random piguła Paralyzes. Tu mogę też wziąć. Range Down, kozacko, bardzo mi się to podoba. Potrzebuję w zasadzie 2 monet, mógłbym stąd pójść. Mamy oczywiście czempiona, którego nie obiję, bo logiczne to jest, że ma 1000 życia, bo ma muchy, a ja za wolno strzelam. Trafienie go jest problematyczne, nawet rzekł. Moneta wypadła ostatnio, mógłbym wziąć tą monetę. Dobra, let's go, tak robimy. Bierzemy monetkę, idziemy po klucz. I mamy... skapular! Fajne, fajne, podoba mi się. Możemy lecieć dalej z piętrami. Zależało mi tylko na tym przedmiocie, on jest spoko w miarę, więc mi się podoba. Oczywiście standardowo liczymy na Angel Roomy, bo są ciekawsze, lepsze. Ja wiem, że większość z was powie, że no jakbyś brał Devil Deal, to by było łatwiej i byś wygrywał wszystko. Pewnie tak, pewnie macie rację, ale przyzwyczajony jestem do grania tego, że jak gram gridiera bądź grida, to idę na Angel Roomy, bo nie muszę tracić nic, a mogę fajne rzeczy zyskać, oczywiście standardowo. Tylko, że no tam muszę mieć bombę. Tam muszę jakąś bombkę mieć, a na Devil Dealu muszę po prostu coś kupić, nic więcej. Starczy, że wejdę i coś kupię. To jest ta różnica. Zawsze mogę... fajnie, że on mnie pchnął akurat na czempiona, który plunął we mnie w tym samym momencie. Speed up nie jest ciekawy. Blackharcik, okej. Tears Upa mamy w sklepie, którego bym kupił. Lecimy dalej. Potrzebuję co najmniej 5 monet. Czy jesteście w stanie mi dać tyle monet? Ciekawe, kolega nie żyje. Kolega sam zginął, ja nic nie zrobiłem. Mam 4 monetki teraz. 5 monet już mam. Dobra, jolo. Robimy tak zwane co będzie, to będzie. Kupujemy klucz. I sprawdzamy, co nam wydropiło z naszego pięknego pokoiku, zwanego Treasure Roomem. To nie jest fajny przedmiot. To ja bym powiedział, że to jest tragiczny przedmiot w większości przypadków. Ale cóż, no jak już nam wydropił, to weźmiemy. Prawda, prawda. Dobra, tam se wybuchniesz, ubijając też obok siebie, koło siebie wszystkich innych. Oberwałem. Ja powinienem bardzo dużo obrywać tutaj. Jak najwięcej, żeby mieć jak największy damage. Ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe w tym przypadku. Fajne to było. Podobało mi się ten wybuch jego. Jeszcze mogę dostać z 2 razy co najmniej. Maksymalnie, nie co najmniej. Co najmniej 0 mogę dostać na przykład. Ostatnia fala. Łatwiutka raczej. Zobaczymy, co będzie bossami. No nie mogę trafić pająka. Nie! Czemu? Ja nie kliknąłem. Nie klikło mi się. Niechcący to było. Dobra, do przeżycia. To jest tylko pin. Wersja oczywiście champion, ale pin to pin. A piny są łatwe. Czy ja mam wystarczająco monet? Mam, żeby kupić sobie Tears Up. Kozacko, podoba mi się to. Ty wybuchasz, ty giniesz, ty też giniesz. No i Tears Upik do kieszonki. Co było następne? Piguła. Coffin pill, tak zwany. No to akurat nie jest ciekawe. Ej, zdechnę. Jak ten duży czerwony mnie dotknie, to zdycham. Nie wiem, czy jak ten biały też mnie dotknie, ten biały może mnie dotknąć. Ale jakikolwiek mnie nie dotknie, to bym zdechł. Boję się... Co to za atak był? Od kiedy ma takie ataki? No, jestem zdegustowany tym wszystkim. A zwiększyło nam speeda, ale zwiększyło nam wszystko inne. Zwiększmy sobie damage do maksimum, jaki mogę osiągnąć. Okidoki. Weź to życie. No, mamy Tears Upa. Potrzebuję 3 monet. Tylko, że tym razem nie będę poświęcał swojego całego życia na zdobyć tych monetek. Myślę, że to nie byłoby najinteligentniejsze. Ja po prostu wygram tym razem. Tak, ja po prostu pójdę już po zwycięstwo. Po co się męczyć? To były takie, wiecie... Żartowałem, wszystko jasne. To były takie żarciki śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie lubię takich żartów. Dlaczego? Dlaczego musiał akurat strzelić jakimś dziwnym atakiem, który pierwszy raz w życiu widziałem? Ta gra mnie zadziwia coraz częściej. Mam w nią 1000 godzin i nadal nie wiem o niej wszystkiego. Cześć. O, przepraszam. Nie chciałem was wybuchnąć. Znaczy, to nawet nie ja wybuchłem was. Sami wybuchliście. Nie moja wina. 4 kubki. W sumie 8. Ostatnia fala. No, oczywiście, że bardzo łatwiutka. Z 2 pająkami, championami. Moi ulubieni koledzy. 14 monet, mamy Tears Up, ja bym go chciał. A najpierw kupmy klucz, bo dostanę tutaj Lazarus Raxy. Lazarus Raxy. To ani nie jest przydatne, ani ciekawe, to jest w ogóle, nie wiem, Lazarus Raxy to jest taki syf totalny, że to jest szok. Jeszcze trafił się Gurglingsy w wersji Champion, które puszczają bomby i zamiast trafiać w niego, trafią w bomby. Jest mi smutno. Oj, dużo was tutaj. Dużo przeciwników w jednym miejscu. A nie musisz we mnie pluć, przyjacielu. Szczególnie jeszcze homing tearsami. Takimi tearsami nie lubię być opluwany. Dobra, ostatnia fala to będzie, czyli boss. Ja w ogóle nie muszę pokonywać tego bossa. Zobaczcie, ja już mogę stąd wyjść bez problemu. Ale oczywiście chcemy dostać Devil Deala bądź Angel Roomy. To na tym nam najbardziej zależy. Ja bym chciał ubić jakiegokolwiek z was. No co to w ogóle... Czemu? W ogóle kiedyś on, wydaje mi się, i nie jestem tego pewny, że wersja Stevena normalnie miała homing tearsy. Ten mały, plujący. I on zawsze chyba miał homing tearsy. A co się zmieniło później? Nie mam pojęcia dokładnie. Wiem tylko tyle, że oberwałem dosyć mocno. I mam Devil Deala. Nie chciałbym tracić życia, więc spadamy stąd. Kurczę, nie mam bomby. Napiję się herbatki. Melisa. Wasze zdrowie, widzowie. Nie mam kasy na klucz. To jest... wow. HP up. It's trinket. Opens the door to the hash floor regardless of the timer. Using Pandora Box consumes the clutch and spawns 6 items from random pools. Kurczę, kozak. To jest kozackie. To jest tylko dostać Pandora Boxa. Mam w ogóle coiny na ten na klucz. Jaka jest szansa, że dostanę w tym ranie Pandora Boxa? Duża. O, common dice. Mam szybsze tirsy przez chwilę tylko, niestety. Standardowo, chciałbym bardzo dużo oberwać, ale nie jestem w stanie za bardzo. Mógłbym wejść do tego. Jak to się tam nazywa ten room? Carrion Roomu. I tam stracić życie, o ile będą tam Solharty, Blackharty czy cokolwiek innego. A jak nie byłoby, to i tak bym, wiecie, damage'a by dostał, więc... Tą postacią warto sprawdzać te Carrion Roomy, nie wiem czemu ich nie sprawdzam. I czemu mam tak mały damage, że nie jestem w stanie ubić pająka na strzała? Co tu się dzieje w ogóle? O, świetnie. Ja zdycham. Kolejny run, którym zdechłem. Oj, smutno mi z tego powodu. A to 5. fala dopiero. Gorzej, że trafiły mi się te robaki, które latają sobie randomowo. One nie zawsze lecą w moją stronę, ale jednak jak wlecą we mnie, w nieodpowiednim momencie stanie się problematyczne. Oj, was to mówię. O, właśnie teraz mówiłem o tym. Lazarus Raxy. Czy ty masz Lazarus tego gridiera? Nie masz, to jeszcze random przeżycia możemy mieć. Kurczę, Lazarus, podobasz mi się. Niestety straciłem przedmioty na Samsona, czyli nie mogę już obrywać za bardzo. Mam jedynie przedmiot Samsona tak naprawdę. Początkowy i to tyle. Czyli anemia chyba, tak to się nazywa. Tak czy inaczej. Podoba mi się ten run. O ile się nie wywalał od jakiegoś czempiona w tej chwili. Na szczęście nic się takiego nie wydarzyło. 11 monet. Jestem w stanie wziąć klucz, Solharta, otworzyć skrzynię, dostać coiny i kolejnego Solharta. Okej, fajnie. Mamy bossa, którym jest Dingle! Brałem! Czemu dostałem Dimie Chapa? Czy ja jako Lazarus nadal mam umiejętności Samsona? To nie jest możliwe chyba. Mam! Mam, dostałem Bloody Lasta. Bloody Lasta. Lasty Bluda. A nie, bo ja zaczynam z Lasty Bludem, czy tam Bloody Lasta, nie wiem jak to się nazywa. Ale anemię teraz dostałem dopiero. Fajnie wiedzieć. O, cześć. Cześć, kurdi. Czuję. Dobra, zdycham. Po co w to grać, to nie kupię grę. Mogłem, kurczę, grać Minecrafta całe życie. Angel Roomy. Ojojoj. Kurczę, jakbym przeżył tym Samsonem. To by miał potężny przedmiot. Wezmę są jeszcze te sorco i spadamy stąd. Wiem, że nie mam klucza na kolejne piętrze, ale przynajmniej mam damage upa potężnego z Holy Crowna. O, tak, herbatka, pyszna herbatka. Co mamy? Speed up. No bo mam za małego speeda. Ale z kanon antajsów mam speeda, to nie ma chyba różnicy. Nie mam klucza, otworzyłbym, mamy dużą baterię i mamy... A co tam? Najpierw przedmiot. I dostaję... Only Friends. Przemyna w muchę w jakimś stopniu. Kozak. Ile mam damage'a? 12. To nie jest duży damage. Samsonem też miałem taki damage. Tylko, że tą postacią damage sobie jestem w stanie boostować jeszcze. I tyle było z mojego damage'a. Tyle było z mojego damage'a, niestety. Nie wiem, moim zdaniem to strasznie bez sensu, że przeciwnicy mogą się respić na mnie. Tak głupie. Dojście gdziekolwiek w tej grze jest straszne. Proszę naprawcie to, niech ta gra czytuje, w którym miejscu stoi, niech się nie respią we mnie. Co innego jakbym wbiegł tam, gdzie się zrespił, ale ja stoję w miejscu i chłop się respi na mnie. I to nie jest pierwsza taka sytuacja, bo takich sytuacji miałem pełno, na przykład na boss challenge roomie, dlatego do boss challenge room boję się wchodzić. Bo często jest tak, że stanę sobie specjalnie w kącie, żeby nie oberwać, po czym chłop się we mnie respi. Bo akurat w tym kącie musiał się zrespić, w którym stałem. No nie wiem, jest tak głupie, że to jest szok. Mam 8 damage'a, miałem przed chwilą 12, gdzie mój damage? Gdzie mój cały damage się podział? Halo, proszę mnie nie bić. Ogólnie fajny damage będę miał, jak stąd wyjdę i wejdę, bo mam full health'a. 14 damage, to nie jest fajny damage, to jest tragiczny damage, ale weźmy klucz. Wow, wow, very good. No dobra, chodź tu, war. To nie jest war, przecież to jest ten, no. To jest, jak to się nazywa? Przecież, no, obrwałem niepotrzebnie. Przecież to jest, no, ten teges. Ten teges śmega, no chyba jeszcze pół serca stracić, wydaje mi się. To jest, nie mogę sobie przypomnieć, no. Jeden z grzechów głównych, a tam nie ma wojny, wojna nie jest grzechem głównym. Wojna jest tym miejscem apokalipsy, to nie grzech główny. Oj, ubiłem gnoja. On zjadł tą muchę? Czemu ty ją zabiłeś? Ja cię luty mój. Czemu zabiłeś muchę? Ona stała tylko w miejscu. No nie, i mój teammate, z pół serca mogę jeszcze sobie wziąć stamtąd, to nie jest źle. Też. Dostałem full mapping. Okej. Wiem, gdzie są secret roomy. Wiem, gdzie są wszystkie secret roomy. O, karta Jokera. Kozacko, że dostałem. Kartę Joker tutaj miałem. Więc dla... O, niepotrzebnie serce kupowałem. Bo mamy... Rainbow Poop. Rainbow Poop. Może teraz pamiętać o tej karcie Joker, żeby jej nie stracić. Takie było ostatnio, kiedy miałem kartę Joker, a i takiej nie wziąłem. Jesus Juice, damage up. Podoba mi się. Cyk, leżysz. Leżysz ognisko. Mamy jakąś bombę. Mam tutaj secret room. I wracamy po przerwie reklamowej. Nie mam bomby, ale mam kostkę. Kostka jest spoko. Lecim, no bo co mam innego czekać? Na jakieś, kurczę, nie wiem co. Dobra, coś się zrespiło i zginęło od razu, to było bardzo dziwne. Oczy. Zablokowałem się, bo tu dziura jakaś jest. Nie mogę. Ja już nie chcę w to grać. Ja już nie mogę w to grać. Ostatnio tak miałem w Minecrafcie. A gramy sobie właśnie na tym RL-crafcie. I ze znajomymi. I jest strasznie, bo robiliśmy jakiś dungeon. Taki, wiecie, taką wieżę kamienną. No tak wieżę kamienna raczej wszyscy pewnie kojarzy, którzy chociaż raz grali w Minecrafta i robili ten... Odpalił sobie jakieś mody. Więc mieliśmy tą powaloną wieżę. A jak ja mam go zabić? Nie wiem. Tego się nie dowiem pewnie. Fajnie się chłop zrespił. Nie no, super. Mega przyjemna gra. Znowu bomby dostałem ja. Znowu bomby dostałem sam. Ostatni przeciwnicy mi zostali. A jak tam tego ubiję? Zdechłem. Jestem Lazarusem. Nieważne, przecież ja mogę zdychać. Ja mogę zdychać i mam mniej życia. Wtedy jest dobrze. Powinienem mieć bardzo dużo black heartów i solhartów. Dobra, jak ja mam cię ubić, przyjacielu? Ty mój. Aha, ale dziwne, jak nie mogę kogoś zabić, to po prostu się dziwne z ręką. Śmieszne. To weźmy. I dostaje nic ciekawego, mój kolego. Dobra, boss, niestety nie mam damage boosta od naszego przedmiotu. Wojna nam się trafiła. Jeden z jeźdźców apokalipsy. On też utknął tam w kącie. Ten kąt coś ich tak przyciąga, coś mi się wydaje. Ale dobra, jest git. Bez kitu utknął, nie zabijam go teraz. A niech tam siedzi. W sumie czemu nie? Śmieszny nawet gościu. Chyba nie ma jakichś specjalnych ataków, on tylko biega i siada. No to nie siedzi, dla mnie bij. Dobra, teraz jakoś tak cię trafić, kolego. Obrwałem i się nie bałem, zaraz zdechnę. No co to jest za przeciwnik, który se respi jakieś kwasy dookoła siebie? A jak ja mam cię zabić, kolego? Jak ja mam cię zabić, kolego? Dobra, moja mucha go ubije. Hyc. Najdziwniejszy run w moim życiu. Obrwałem jeszcze! No nie mogę w tą grę grać. Ta gra mi powoduje u mnie jakieś dziwne spazmy życiowe. Jeszcze się zrespił bombiarzowy. O, więcej respcie przeciwników. Świetny pomysł. To w ogóle chyba są tylko respiące, to jest champion, który respi tylko. Tak mi się wydaje, że to jest ten. No nie mów się, to jest taki champion jeszcze. Ja mam pół serca, panowie. Możemy się dogadać grzecznościowo. Ja was nie zabiję, a wy mnie nie zabijecie. Dobra, żartowałem, jednak was ubiję. Kurzyliście mnie. Macie przesrane. Jeden leży, drugi kliczy, trzeci tańczy, drugi ćwiczy. Ogólnie karta Joker jest spoko na postacie typu Lost. Jak wejdę do Cressroomu i przed spadek barwę. Wszedłbym. A wejdę. Dark Materia. Tam. Straciłem szansę na Devil Deal, na Angel Room. Straciłem szansę na Angel Room. Dobra, weźmy sobie serca. Weźmy sobie kulcz i spadam stąd. Było miło, ja wiem. I wszystko na obiad zjem. Śmieszne. Dobra, muszę zrobić szybką przerwę. Musiałem sobie zrobić szybką przerwę na potężne rzeczy. Dostałem bomby. I Glass Eye. I Glass Eye. Lubię klątwy. Chodzę. O, co to? To było głupie, bo to mogło być wszystko. Nam pół serca dostałem ja. No nie wierzę, że zużyłem taki potężny Tears Up. No nie, proszę panowie, nie bijcie mnie. Jestem zwykłym Lazaruskiem. Nic nie umiem robić, ja nawet nie żyję. Znaczy mogę skinąć raz. To jak prawie nie życie. No nie. Widzę cię. Aha, see you. O, ja bym tych już nie widzę. Ten uciekł ode mnie w drugą stronę. Gdzie uciekasz? Ciekawe jak Dark Materiał ma szansę dużą na ten, na strach. O, nie wiem, coś się zrespiło. A, on się zrespił od razu po drugą stronę poleciał. To jest, wiecie, przeciwnik, który lata w drugą stronę. Dobra, leży. Im mniej przeciwników, tym lepiej. Straciłem mojego damage upa. Przyznam szczerze. Dlatego mój kolego. Ała. Mam pół serca. Tears Upik, wezmę. Wezmę sobie też życiem. A nawet jeszcze jedno. Dobra, jest git. Oj, bardzo nie lubię tego przeciwnika. Jesteś moim znienawidzonym przeciwnikiem, przyjacielu. Czy mógłbyś nie odpychać moich pocisków od bossa? Będę wdzięczny. O, cześć. Nie wiem, jak się nazywasz. Nigdy. Zapomniałem, że ty... Zawsze jak ktoś gra, to przypominam. Nie stój pod nim, bo strzela Brimstone'em. Po czym pierwszy co robię, to stoję pod nim. Nie, no nie mogę. Taka jest popsuta. No mam pół serca. Popsuty jestem ja. Nie chciałbym zginąć, bo stracę moją... moje serduszko. Znaczy stracę moją szansę na zdechnięcie. A to jest bardzo potężne, bo jestem w stanie na przykład sobie brać rzeczy takie jak... lepsze przedmioty z Devil Deala. No i zdychać mogę na nich. Łatwy bosik, o ile nie oberwę. Dobrze, że wziąłem ten, no. Powiem szczerze, bardzo się cieszę, że wziąłem te życia i tak się wywaliłem. Co to jest głupota? Ja zdycham! Co tu się dzieje? Czemu 20 tych głów dostałem? Nie wiem, taka ma jakaś zepsuta jest ostatnio. Kurde, te 20 głów jest tu, ten jeszcze bez głowy dostałem. Fajnie, lubię to. A wiecie co? Nic nie wezmę. A co? A, nie, teraz mogę wziąć coś. Kupa. Exlax, nie chcę. Więc na dół, herbatka szybka. Tak zwane szybkie siorby, herbaty. Tu mam w ogóle Secret Room. A w nim mamy 3 klucze. Przydatne. Nawet nice. Co to jest? I'm excited. Lubię, tak, moje ulubione. Serduszko. Dur. Chodzę. I tracę moje kościane serce. Bardzo dobrze. Mamy lakapa. No jakby to powiedzieć, nie chcę, ale wezmę sobie to. O nie, to jest coś... Dobra, zdycham. Nie ma sensu to grać. Jak mi się respią, to coś... I'm excited mi się odpaliło. I'm dead. Wiedziałem. Nie ma opcji, żebym wygrał cokolwiek tutaj teraz na I'm excited. Co tu się odwala w ogóle? Jeszcze się jakiś ziomek respiący przeciwników respił. Kolejny grid, bo przecież za mało było. O, nie obrywałem, chodziło. To jest najszybsza walka w moim życiu. Stechun. Nie wiem to. Cóż, bo mi ale się skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się!